Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera. Przed wami w dzisiejszej operacji Vagrus, albo nazwijmy tak, chcemy The Riven Realms. Gra o bardzo ciekawej specyfice, którą chciałbym wam pokazać, ponieważ dopiero jest w wersji nawet nie bety, nawet nie alfy. To jest tak naprawdę jeszcze gra, która jest w powijakach i możecie ją w tym momencie dostać tak naprawdę za darmo, do czego link oczywiście będziecie mieli w opisie tego filmu. Więc jeżeli mielibyście na to ochotę, chcielibyście sprawdzić tą grę, no to może to nie jest taki wcale zły pomysł, żeby ją też wam pokazać, skoro możecie ją mieć za free totalnie. Przynajmniej część, w którą możecie sobie pograć, póki jeszcze nie została ona skończona. A, okej. Czyli ta gra w ogóle ma jakieś swoje większe znaczenie, jeżeli chodzi o tytuł. The Nice. River Realms, they call it. What a fine poetic name for something as rotten and I nawet twisted as ma our land has dubbing. become. It was not always so. Long ago, the old empire, the noblest and most enduring society created by humankind, spanned almost the entire continent of Zerine, the cradle of man. But after several millennia of progress and incomparable achievements, inevitably, the empire began to fall into stagnation and decadence, desperately holding on to their privileges and resisting change while trying to avert the collapse of the realm. The emperor and his theocracy took to measures that were worthy of true despots in cruelty, subjugating weaker realms, enslaving whole nations, strip mining foreign resources, oppressing imperial citizens, war on several fronts, genocide. Eventually, the gods could no longer tolerate such horrors wrought in their name. Foretold by an abundance of divine omens, they descended upon the empire to right its wrongs. Thus, in a chain of dreadful events that became known as the Calamity, they annihilated the Empire in a matter of days. The gods then finally saw what they had done in their anger and confusion. It is said that so much grief and shame filled them that they were broken and they left this reality, never to return. The continent and its inhabitants seemed dead, but at length survivors began to crawl out of their hiding holes and faced a land that no longer welcomed them. Arcane anomalies, the fallout of the calamity, now riddled the continent, and people realized that they had to share their new home with changed and twisted creatures. Terrible beings entered through the cracks in the tapestry of reality and rose to rule over the natives. In time, these new powers rebuilt the fallen empire in their own image, and the River Realms, now godless and vengeful, reincarnated from the ashes. The inhabitants of the land, such as I, now eke out a living under the crushing rule of the new empire. The continent itself constantly resists our every attempt at building a cozy home for ourselves. As travel is dangerous, many ventures specialize in transferring cargo and passengers over bleak and deadly leagues of land. Others try to take everything of value from said travelers, or attempt to find buried treasures among the ruins of the old empire. The leaders of the endeavors are, some say, the bravest men and women of the River Realms. Such a leader is called a Vagrus. Okej. Okay. Nice, jak sami widzicie, gra ma pełen dubbing, przynajmniej na razie. Zapowiada się całkiem w porządku. Przynajmniej nie ma jakiejś tony opcji. Zakładam, że gra po prostu ma działać. I to jest bardzo piękne.
Dobra, nowa gra, żeby nie przedłużać. Bogowie potrafią być wścibcy, powiem wam. A na pewno potrafią być srodzy w swoich osądach, jak widać. Najpierw tworzą świat i imperium, które wybija się ponad wszystko, później niszczą. Ah, yes. Avagros. What a profession. Daring and savvy. Always watching the horizon. Always looking for an opportunity. And of course, for what is best for his comitatus, eh? And you are a Vagros too, are you not? Many of your kind have I seen in my long life as a vagabond. Care to listen to a story about your exquisite occupation, good master? It is a tale of woe and terror, but it is also a tale that is true, as I have seen it with mine own eyes. No, nie mamy teraz skip prolog, zagraj prolog, koniec. Wise you are, good master. My tale is of a Vagros, such as yourself, but one whose fate was cursed and wrought with ill fortune. It all happened a long time ago. 10 years, maybe more. I was but a passenger, traveling rough roads and forgotten ways with this comitatus, south along the feet of the great mountains of the west. No dobra. Tutaj w prologu Vagros, the Riven Realms. It's an introduction to the settings and also a tutorial to the game. It behooves you to read the tutorial text and follow the instructions to gain a better understanding of how the game works. Note that although Vagros is an open world game, due to prologue being a tutorial in progress along a narrow guided path in beginning and opens up only later after core mechanics has been introduced. Okej, czyli mamy tutorial po prostu dostępny dla siebie. No i ten tutorial sobie przejdziemy, zobaczymy co się, z czym się to je w ogóle. Okej, przesuń się na sąsiadującą ścieżkę. Czyli tu jest koszt ruchu bodajże, tak? Having gone ahead of the column with a handful of scouts, you watch from a ridge as your comitatus slowly drews along, making its way ponderously among dormant gazes and broken terrain. All around you, the hills model raisely in perpetual twilight. Are you alright? Javek's voice resonates sympathy and attempts next to you on the ridge. You nod slowly, but not look at him. Your gaze lost in distance where ash cloaks the horizon and the towering mountains on the south and the west. Turning to your comms, you notice supportive smile. You and Javek have been traveling around the realms together for years now. There no other person in the world who you trust more than you trust him, except perhaps yourself. I know you feel constrained, but I still feel like I said before, you made the right choice by letting us here. No dobra, czyli zmierzamy w kierunku celu naszej podróży w dosyć niebezpieczne rejony. Widać lawy i bla. Ochyctwa. Generalnie w trakcie gry, tak jak widzimy, mamy dostępne swego rodzaju eventy, czyli podróżujemy po mapie i takie losowe spotkania mogą nam się gdzieś przytrafić.
Okej, razem z naszym przyjacielem stoimy teraz na mostku. I on upewnia nas w tym, że dokonaliśmy słusznego wyboru, by zmierzać w tym kierunku. Okej. Czas pokaże. Ale wciąż mam wątpliwości. To będzie długi strzał na przyszłość. Mocny wybieg w przyszłość. True, but it's better than just give up. The crew agrees too. That counts for something, no? Nasza załoga się zgadza razem z moimi decyzjami. W końcu to powinno działać. Powinno. Dobrze, że mają we mnie wiarę. They do have faith in you, Javik says. It should not come as a surprise since you've known and traveled with most of them for years and years. Some founding members of the Comitatus you could trust with your life, but you have heard stories before about Vagri, who have been abandoned for less. Times being what they are, Javek trails off, with Imperials cracking down on us, independence more heavily than before. Business is tough, everyone knows, and they appreciate your efforts to keep us floating. Okay. Przynajmniej doceniają to, że pomimo, że imperialiści chcą się nas pozbyć, dajmy radę. Przynajmniej staram się dać im jakąś przyszłość. Kiedy tekst eventu jest podświetlony na niebiesko, oznacza to, że odnalazłeś wpis do kodeksu. Możesz kliknąć na taki wpis. Okej. Okay. Żeby dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej. Wow. Okej, okay, nice. Okej, okay, super. Nawet waluty są opisane. Zobaczcie, jak to wygląda. Znajdujecie sobie cokolwiek, dajmy na to alfabetycznie, Ash. I czym jest sam Ash? Że jest jakimś miastem, że coś tam. Okej. Okay. Nie będziemy sobie tego w tym momencie przeczytywać. No wiadomo, kategorie jak kategorie. Nie będziemy sobie tego w ogóle przeglądać, bo zostawiam chociaż trochę, żebyście mogli odkryć sami, żeby skusić was może do tej gry i nawet wspomóc twórców w postaci małej donacji. Czy czegokolwiek w tym stylu. O tego mi brakuje przycisków w większości gier tego typu. Mamy wielki dziennik i generalnie zawsze wiem, jak się przełączyć pomiędzy różnymi kategoriami, ale nigdy nie ma powróć do nominalnych ustawień, czy po prostu wyświetl wszystko, rób sobie co chcesz, nie? To jest całkiem fajne. The plan. The plan you talked your traveling company into this a few weeks ago, but with each step towards the western mountains, more and more of them started to have doubts. Such is the way of the road, perhaps. The plan involves a desperate attempt at squeezing a low selling price for metal bits out of an old contact of yours in the town of Scrap Heap. Stocking up on said metal, but spending the rest of your coin and bringing a cargo down south along the Molten Tongue to Devon via Avenum and Ash. There's a shortage of metal in Devon, and you know several buyers who'd give a pretty price for your goods. In you, if you can only make it before many others with a similar cargo. Such contacts are a boon of decades spent on the road. But even if Narbo, that villain, gave you an agreeable price in a scraphead, the road is not without the risk. Sneaking through the gap between the dead forest and a molten tongue is inviting disaster. So it's not cause many Vagri would take. And of course, if it fails, you have utterly run out of alternatives. Do you think Narbo will help us?
The old scavenger who never famous for his god will. Javek wonders. Okej, okay. Czyli generalnie musimy dostarczyć spory towar z, powiedzmy, pewnego materiału do pewnego miasta. Ale jeżeli ktoś nas ubiegnie, stracimy kupę kasy. He has to help us. He won't be able to pass up the opportunity to make us in debt to him. Even the thought of selling yourself out in such a way makes you feel dirty. Help. One can only hope. I haven't seen him in years, but we always did good business. But you, not sure, remember? Nie jesteśmy pewni, czy osoba, która może nam pomóc dostać się, wykonać nasze zadanie, w zasadzie jeszcze żyje i czy nas pamięta. I'm sure such sleazy bastards as Narbo would remember all the business they've done. Vagrus. Javek rubs his chin absent-mindedly. I've seen the expression of his too often not to realize using his serious talent to reach your mind. Taking a peek. Apologize. Javek quickly rubs his eyes and looks away briefly. You know how it is. It comes to me naturally sometimes. I don't notice I'm doing it. Your thoughts were loud, Vagrus. I have to actually block them, you see. After joining your comitatus 6 years ago, Javek provides to be an invulnerable asset. Not only does he sense moods and thoughts around him, he also able to subtly manipulate others when he focuses his inner energies. It comes very handy when doing business. Then there his other perks. A few times you saw him shatter the minds of men and beasts who tried to kill him. Not a pretty sight, but very effective deterrent. Yet, because he's not a trained sorcerer, at least not in a traditional sense, his abilities are sometimes difficult to control. You've become accused him to his impromptu thought scans, while others find it less bearable to be around him. For his reasons, he has kept his abilities as secrets for many years overall, but you can't keep a secret such as this in the close commit community of comitatus. Completely, especially not if you keep buzzing your minds and knowing that you shouldn't. So there's only a handful of those comes who put up being near him for long. But even so, he hasn't probed your mind in years, certainly not on purpose, but neither by accident. Perhaps he is less in control now, which suggests he's more on a degree about the whole trip he lets it show. Okay, czyli nasz towarzysz Javis, o ile dobrze... Javek
Posiada pewne zdolności telepatyczne i oprócz tego, że może czytać w myślach, wykrywać myśli i tak dalej, to przy okazji może też psychicznie zniszczyć kogoś. Dlatego ludzie nie chcą się trzymać blisko niego, a ci, którzy wiedzą o jego specjalnych zdolnościach, raczej go unikają. Apology accepted your mind and a fine smile. Manage a faint smile. Let us return to the others and push on. There's still a day travel ahead of us. Został jeszcze dzień drogi. Nic się nie stało, że zajrzał w nasz umysł. Bo niczego tam nie ma. Both of you walk down the comitatus and join column. You go back to comitatus. Okay. As we were coming up to the gates of Scraphead, czyli miasta, do którego mamy się dostać, this trash pile town of cutthroats and scavengers, we could see the vast mountain ranges and shattered Devendar tar looming ominously over the horizon. Half of shrouded in the gorgeous vapors, gaseous vapors, bleached forth by the volcanoes in the far west. My companions prepared to the business in town as fast as they could, not wishing to tarry about in the notorious place. Okej. Czy możemy się poruszyć dalej? Tu mamy ten dziennik nasz. Totalnie. O, 18,97 i to jest tylko początek tej całej historii. Nice, Desu. Scraphead Village. At the foot of the ever-frowning mountains of the ancient dwarven kingdom lies Scraphead, to the town of scavengers. Debris and junk is piled into the veritable hills, upon which the rickety Tego nie kojarzę słowa. Homes of the crypt inhabitants stand. Ash lingers everywhere and sun is almost always absent from the twilight skies. Deals are stacked day and night over the precious metal scraps gathered in ruins of nearby Devendar Tar, while the head king oversees all from his dread tower. Zastanawia mnie, bo oni cały czas mówią o kawałkach metalu, które są bardzo drogocenne tutaj. Czyżby zatracili możliwość wykuwania? Ciekawe. You make your way to Wraithash, a notorious watering hole tucked away in a small street just behind the improvising tower of Hipking, but not quite under its immense shadow. Not many frequent the establishment which makes it perfect for neighbor Narbo and his little operation of honest merchants. Apparently, the knife is not only alive but has done well for himself in the past decade or so. Taking only Javek, you leave the comitatus to care of Titus, your quartermaster, with your gun negotiating. Ash is flitting from the black sky as you cross the street, and not to the bones of the Wraithash. You give him sidearms quickly. Rules are rules, and latest as long as they can enforce it. Yet they have a courtesy of allow you keep your dagger, and 'cause they have no idea that Javik is capable of should it come to scuffle. Not that you expect such a thing, but neighbor one never knows. Told your crew that him and you go way back, the entrepreneur is
capricious and manipulative man with whom you did not part on the best terms at last time. No, czyli nie rozstaliśmy się wcale w pokojowych nastrojach. Zostawiliśmy broń u wejścia. Na szczęście chyba nie wiedzą, że Czafek ma specjalne zdolności oraz nie zabrali mi sztyletu. Pozwolili go zachować. Last we remember that, surely, could he pursue to take your proposal? Proposal. Ah. Who knows? Your eyes slowly adjust to dimensions of the tavern interior. Only a few candles and lamp at the bar illuminates the common room. Shelby faces turned towards you and observe you to the thick smoke. The bartender, the thick-set man in a dirty tunic, is chewing tobacco severely. Above a bar hangs skeleton of a large hip lizard on display. Nebo Narbo is sitting at table and back his bodyguard half hidden in a darkness at the wall behind him. Ciekawe. Generalnie opis karczmy, który mogę sobie w sumie pozostawić mimo wszystko na, tak jak widzicie to na zdjęciu dosłownie, żujący tabakę, w zasadzie żujący tytoń, barman, no i głowa wielkiej jaszczurki nad barem. Okej. Okay. Skoro mamy się z nim spotkać, podejdźmy, chociaż może, żeby nie wszyscy wiedzieli, że podchodzimy od razu do niego. Usiądziemy sobie na stoliku, znaczy przy stoliku gdzieś obok. You sit down with the Javak and a pig Narbo. Now and again, after ordering a mug of bitter ale, called Ashtang, for yourself and coffee for Javek, your companion leans closer. Your friend Narbo seems to having some trouble with package in his mind in his constant frustration in connection to the Hip King. You nod at Javek. His ability to read surface thoughts have proved to be invaluable on many occasions. Perhaps this is the edge you need. You notice how a sleazy merchant has stopped fiddling with his oculus and his listlessly looking at some papers in its time. It is time. Koniec końców udało nam się odczytać myśli naszego Narbo. The interpreter looks up from a stack of papers in front of him and wipes his eyes. Narbo is a calpe man with a bushy dark beard and a few missing teeth. Teeth. Już wymowa wysiada człowiekowi. Part of his face is covered in small scars similar to those left by old burns. The couple with a wooden matted left arm that hangs limp at a side is a clear indication of the pain. The merchant wears the leather jerkin studded with small bronze and bone coins. A sign of a wealth and boldness. His bodyguard, a lean man with tribal tattoos, an outfit made of leather strips more than a hand, calmly to spear that leans against the wall. Narbo mouth falls open, the spark of recognition flies up of his eyes. No wonder it's been 10 years. Da fuck, mate! He blinks. I thought you croaked, people. Narbo waves his good hand around and looks at his bodyguard. Told tales of your demise. The man finishes his sentence for him and the merchant snorts vehemently. That business with the Kernak House of the Storm. Narbo adds. You tell him that you were indeed in Kernak, where the terrible arcane storm struck. You describe the horrors of night briefly, and now
and add how many of your origin comitatus died. Original comitatus died. The close friends of traveling companions, but you walked away unscathed. This was years ago. Sheesh! The fucker Infernus looked after ya something fierce, aye? Nabo chuckles hurtly. But I'm sure you ain't even come to reminiscence about good old times, eh? His predator smile makes you cautious. Even though he invites your own down with a casual wave of his meaty hand. Przeproś go, jak to się nie potoczyło za dobrze. Far as I can tell, you never did anything against me, eh? Nervous looks with a worried smile. Curse! You could send some to warn us. The bodyguard finishes the sentence. Okej. Okay. Czyli generalnie podczas tajemnej burzy mogliśmy wysłać do Narbo jakąkolwiek wiadomość, żeby ostrzec go o tym, żeby uciekał po prostu. Troszkę się nie dogadaliśmy i po prostu jemu troszkę zginęło, nam troszkę zginęło i wszyscy byli w porządku, ale Narbo dalej twierdzi, albo kłamie. Twierdzi w każdym razie, że nigdy nie chciałem zrobić nic złego przeciwko niemu. Back when Narbo and you partnered ways, a random collegium was hot and all on your trails. They got offended by how you two outplayed them by smuggling in a shipment of exotic spices with the knowledge of sending it to local nobleman merchant house. Aha, czyli po prostu na przyprawy ich, na przyprawy pewnych ludzi orżnęliśmy. You look at Narbo telling him that was way of warning him of even knowing where there was after chaos hit following haste of Averon. Okay, czyli nawet nie wiedziałem, gdzie go szukać tak naprawdę. I appreciate your comment, clean, even if the story business was so many years ago. He says after a long pause, the bodyguard becomes visibly less tense. But something tells me that ain't all ya come for still. So what is it? You breathe in. Time to outline your position. Okej, mogę wybrać... Mogę dokonać wyboru. Some choices involve tests. Okej. Trudność testu jest od 1 do 100. Musisz... Aha, dobra, trochę jak w deteku. Tyle samo lub więcej. Okej. Okay. You explain to Narbo how you want to give your discount on a shipment of metal scraps which you tell you would smuggle into Devon through contacts you have in the city underworld. Once sold, the profit shipment would be quite exquisite. You do not name your contract, but devour enough to... Okej. Czyli mówimy mu o naszym pomyśle, jak zarobić kasę generalnie. Przez dłuższy czas siedzi cicho. Lekko się uśmiecha po chwili zastanowienia. That sounds like you've been thinking a long time about it. He says his shifts his chair. And a great plan, except for the part where I give you a discount for your asking, and not much else. And I dare don't do that, mate. That would make me... What an almoner, the bodyguard adds discreetly. That I would. Narbo looks at him. When the man snood the turn back to you, I... An almoner, I see. I'm an almoner.
You know you gotta do better than that. What you got for me? Dobra. Okej. Okay. Jeżeli się zgodzi, ja mogę mu pomóc w problemie, który odkryliśmy, że ma. Narbo Jaws drops. Okej. Okay. Opadła mu szczęka. Fuck me, mate! You are better connected than I thought. You have something up your sleeve. The merchant says his eyes Javek says as he eyes Javek says God damn it. Generalnie wiecie, o co chodzi. Podejrzliwie. Suspiciously. Suspiciously. O. Tell you what. I think we can help each other. You heard Dwayne, but way of Avernum. Avernum. I? When you nod, Narbo leans closer and signals his bodyguard. The man with dreadlocks steps closer and carefully produces a small pocket. Packet from beneath the letter Jenkin. This here little fella that you had of mighty important to me, see. If you take this out the city and deliver it to my associate in Avernum, we're even. You get your discount scrap for me. Merchant offers the package. Javek draws his breath, and before he speaks, Narbo interrupts him. And before pretty boy asks no, I won't tell you where's in it. I don't even think about opening the package. What I can say, it ain't dangerous to you itself, but you may wanna keep it hidden from the damn militia of good old Crape. Okej, okay. Bierzemy paczkę, którą dał nam Narbo, żeby ją przetransportować do Avernum, bo tam też mamy się, tamtędy też się udamy. The package is wrapped in a fine letter. You pocket and briefly observe it. You'll be looking for a man named Skornar. And in Avernum. Here ain't be trifled with either. Just tell him I sent you and you're fine. You can find him in his man Lanvinus watering hole most of the time. Give this little fella to him and to him only. Understand? Dobra, nie ma problemu. Aha, okej. Okay. Czyli generalnie stąd możemy tak naprawdę przejść się w każde jedno miejsce. Kwestia tego, że albo możemy opuścić całość, albo na przykład pójść jeszcze do dystryktu kupieckiego. Okej. Okay. Mamy chcę sobie przypomnieć jakiś krasnoludzki sklep, który był tutaj niedaleko. Popadł w ruinę. Okej, okay, możemy dostać kompas. Tylko ciekawe, czy nas stać nas. Dobra, zobaczmy, co oni tutaj jeszcze mają. Dobra, możemy odejść. Hmm.
Możemy? Bottom left corner. A, okej, okay. To jest jeszcze nasz dziennik. Muszę kupić 40 skrawków metalu. Okay. Czyli to jest trochę gra kupiecka. Okej. Okay. Zaraz, źle to zrobiłem. To jest moje. Muszę to kupić zapasy. I kupić trochę scrap metalu. 10, 20, 30, 40 sztuk muszę mieć. Okej, okay, ekwipunek, którego możemy użyć. Zwiększa to nam pewne statystyki. Kojarzymy, co nam to zwiększa? Niekoniecznie wiemy. Natomiast nie jest to zły pomysł, żeby coś takiego mieć, tak? Aha, okej. Okay. One służą nam po to, żeby w różnych eventach użyć no, któregoś z tych ekwipunków. Mogą coś oznaczać po prostu. Krasnoludzki kompas, który zakupiliśmy, może się przydać. Dobra. Żarcie zostało zakupione. Czyżby to wszystko? Pojawiają się strażnicy, którzy przepytują, co, kto, gdzie, po co, na co. Dobra, dzięki zdolnościom Javeka udało nam się osiągnąć, co się udało. Tylko pytanie, czy ja mogę... Bo chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Aha, tutaj chyba nie mogę. Generalnie chciałem, tam było napisane, że mam na 12 dni chyba zakupić pożywienie. The crew management UI is active. A, zakładam, że tutaj, tak? Nie? Crew management? Okej. Okay. W ten sposób mogę zawiadywać komitatusem. Dobra, tutaj jest wszystko, tak? Combat i szybkość ruchu. No, mamy jednego pasażera. Pasażerzera. Okej, tu są zwiadowcy, wojownicy, niewolnicy, pracownicy. Dobra. A w ten sposób możemy stworzyć wojowników na
jeźdźców, o właśnie. Muszę rozbić obóz. Aha, czyli mam jeszcze punkty ruchu i muszę rozbić obóz. Nie mówiąc już o tym, że są jeszcze eventy takie czysto obozowe. No i sudesu. Subarashi desu. Okej, co my tu jeszcze mamy? Racje 100%, żeby sobie zjedli. Strażników. No, wolę ze strażnikami czuwać. Kogo my tu mamy? To jest kto? Ups. Morwen albo Javek. Morwen jeszcze chyba się do nas nie odezwała. Koniec dnia. Okej, czy ja muszę je poruszać w ogóle tak każdorazowo? No muszę. Okej, to jest nasza mapa. Ocie panie dziejaszku, to wcale nie jest mała mapa. To się nazywa mapa. Dobra, mogę to odłożyć, gdzieś schować coś. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Ile tu jest w ogóle miejsc? Ja pierdziu. Dobra, fajnie, że ja... O, Devon. Devon, ale miałem się najpierw udać gdzieś indziej. No tak. I teraz szukaj, czeku. Avernum. Oznacz. Nie? Obóz. Okej, jest jeszcze walka. No to sobie sprawdzimy, proszę was bardzo. Begin fight. Okej. O ty mater jakr. Okej, z przedniego rzędu można użyć tylko skilli, ruchu, znaczy skilli do walki wręcz i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to jest takie samo jak wszystko. Muszę się przesunąć. Każdy z towarzyszy ma 4 zdolności. Mind Blast. Okej, tu są paski życia, dobra. Okej. Kopnij go w zadziec. Morfen to po prostu wojowniczka. Okej, co my tu jeszcze mamy? Przesuwasz jeden cel. O, proszę. Bufujemy.
poszły bufy po betonie. Dobra, przeciwnik się porusza. Dobra, walmy w przeciwnika tak, żeby się go pozbyć. Tu przeciwnik nas nie może zaatakować, jeśli go uda nam się kopnąć w tupsko. A, jeden punkt zablokowany. Proszę ja bardzo. Trzy punkty obrażeń. Ja mogę po prostu właśnie przeciąć ryj na pół. Mogę, tylko że mi zada obrażenie. Ała! Hello! Kryt. Okej. Zyskałem trochę zapasów. Nice'u. No dobra, moi drodzy. Widzieliście praktycznie każdy jeden aspekt tej gry. I no, kochani, warto jest się temu przyjrzeć. W tym przypadku operacja będzie miała jeden odcinek, bo w zasadzie reszta to jest tylko zatapianie się w dalszą historię, w dalszą głębię tego świata, tej gry, w lore tego świata i tej gry. Widzicie, że mapa jest przeogromna, widzicie, że rozgrywka jest naprawdę siermiężnie, pięknie przygotowana graficznie, muzycznie, dźwiękowo. Super, po prostu arcydzieło. Natomiast zachęcam was do tego, żebyście sami sobie sprawdzili tą grę, bo możecie to zrobić raz, że za darmo, a dwa, możecie wesprzeć twórców tej gry nawet $1. No to jest jakby niewiele, nawet na każdy budżet, więc zapraszam was do tego, bo chciałbym, żeby ta gra została dopięta do końca jak najszybciej, a wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!